Cześć, witam wszystkich. Moi drodzy, jak zawsze na początku zapraszam do sklepu esnumizmatyka.pl, internetowy sklep dla kolekcjonerów. Zapraszam bardzo gorąco na zakupy. Link do sklepu znajdziecie w opisie pod filmem oraz kod rabatowy w wysokości 10% przy zakupach go wpisujecie. Kod brzmi ROSTEK 2024. Ten kod jest ważny do końca roku i jest wielokrotnego użytku. I to będzie w sumie na tyle. Moi drodzy, dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować zakupy z eBaya. Troszeczkę się zagalopowałem i zresztą za chwilę zobaczycie i pokażę zakupy, które dotąd dokonałem na eBayu. Film będzie się składał z paru filmów, gdyż moje zakupy nie trafiają do mnie w jeden dzień, zaraz po zakupie, więc po prostu pierwszy będzie to, co kupiłem na eBayu. Oczywiście w tym filmie pokażę wszystkie zakupione monety, no ale eBay będzie jako pierwszy i systematycznie będę dogrywał do tego filmu kolejne kawałki tego filmu z prezentacją monet, które zakupiłem w miesiącu wrześniu. Moi drodzy, przed Wami leży zestaw monet, kupione oczywiście na eBayu. Troszeczkę się targowałem z sprzedającym. Moi drodzy, u góry mamy typowo monety obiegowe, to znaczy stan obiegowy. Tu mamy dwie piątki w stanie meniczym. Te dziesiątki są również w stanie takim, można powiedzieć, 1 minus 1, ale bardziej naciskając na minus 1, ta prawdopodobnie została wypolerowana. A te dwie w folderach są dla mnie na podmianę. Zaprezentuję, jak to wygląda. Aha, za ten zestaw, moi drodzy, zapłaciłem 160 euro plus przesyłka 10 euro, czyli 170. Mamy tutaj dwójkę z Polonią. Czekajcie, rocznik. No niestety nie powiem Wam, bo to jest za małe. Czekajcie, może troszeczkę zbliżę sobie. No i teraz jak na złość telefon nie chcę. O. Ok. Rocznik 34. Typowo obiegowa sztuka. Tu mamy 2 złote z 36. ze statkiem. Stan też obiegowy. 5-złotówka z Polonią. Rocznik 33. I jak widzicie, stan typowo obiegowy. Teraz mamy. No kurde, nie widzę. Naprawdę, moi drodzy, ciężko mi zobaczyć. Czekajcie sobie troszeczkę. Stołek przesunę. Naprawdę mi jest ciężko zobaczyć nawet na telefonie. 32. I ostatnia. No diabeł jeden. No nie widzę. Moi drodzy, czekajcie chwilę, wezmę sobie lupę. Naprawdę nie widzę. To są, mimo że patrzę na telefon, te daty są jednak bardzo malutkie. I mamy tutaj 33 rok. Także to jest 33 obiegówka. Teraz przejdziemy sobie do tych piąteczek. To są piątki z 36 roku. I moi drodzy, jak sami widzicie, coś pięknego. Jedna. Tu mamy drugą. To jest trzecia
która wyląduje u mnie w zbiorze. Teraz dziesiątki z 35. Awersy naprawdę są bardzo ładne na nich. Widać delikatne mikrorysy w tle. Naprawdę bardzo ładne egzemplarze. Tak, i ostatnio ta jest prawdopodobnie wyplorowana. Aczkolwiek mogę się mylić. Dziwnie odbija światło. No podejrzewam tu polerkę. Dobra, no i dziesiątka, moi drodzy, która wyglądała u mnie w zbiorze. Naprawdę bardzo ładne. Czyli tutaj mamy opanowane. Moi drodzy, kupiłem takie dwa zestawy. Polskie monety aluminiowe. Czekajcie, bo zaś muszę teraz zmniejszyć obraz. No i kupiłem je tylko po to, bo to była dwójka i piątka, tak? Nie, piątka i dwójka. Nie, dwójka i piątka, dobrze. Jak widzicie, powycinałem. Wyciąłem dwugroszówki. Nie mogę teraz ich znaleźć, bo je już mam spakowane, dlatego nie pokażę ich. No i piątki powycinane z dwójkami. Dlaczego je wyciąłem, moi drodzy? A z tego powodu, gdyż jedna z monet jest naprawdę bardzo ładna, a druga jest tak zwaną datą spłaszczoną, tak? I postanowiłem wyciąć te 5 złotówki. Chyba ta tutaj to jest data płaska. Albo ta, teraz nie pamiętam. No ale jedzie to do gradingu. I z dwójek, to jedna dwójka było to bardzo ładna z 74. Pierwszy raz widziałem aż tak ładną w tym zestawie. No i z tego drugiego zestawu była dwuzłotówka z 70 roku. I też bardzo, bardzo ładna. Dlatego wyciąłem je, moi drodzy, z tych zestawów. Jeszcze z zakupu z eBaya. Tu mamy zestaw rocznikowy, aczkolwiek śmieszny. Z takiego powodu, że mamy tutaj złotówkę z 90 roku i 50 groszy z 90 roku. Oczywiście 5 złotych jest 9,4 i dwójka jest też 9,4, a te tutaj monety od grosza do 20 są z rocznika 92. Za to dałem 202 euro. Tutaj będę wam u góry, tu w tym miejscu gdzieś będzie wyskakiwało w złotówkach. Także to też idzie do rozbiórki. Będę wysyłał tą złotówkę. 50 groszy, 5 złotych i 2 złote. Następnym zakupem na eBayu był zestaw klip 10 lat w obiegu. I jak widzimy, za to dałem, moi drodzy, 133 euro. Także było jak najbardziej warte tych pieniędzy. Jakbym miał kupić w Polsce plus przesyłka, wyjdzie mi tam trochę drożej, a tu przesyłkę miałem gratis. Także, moi drodzy, to są zakupy z eBaya.
Robiłem też i mniejsze zakupy na eBayu, ale tego tam nie będę pokazywał, bo to w sumie takie przeróżne zestawy pokupowałem i szukałem tam po prostu destruktów i jakichś rzadszych monet. Dobra, moi drodzy, tu w tym miejscu zakończę. Będę nagrywał następną część do tego filmu. Jak tylko zjadą się monety z OneBit i z aukcji Michała Niemczyka. Także dla Was to będzie sekunda, a dla mnie pewnie paręnaście dni, aż wszystko do mnie dojedzie. Także widzimy się za chwilę. Moi drodzy, dogrywam teraz następny kawałek filmu. Pozjeżdżały się paczki, także na początek zaczniemy od rzeszowskiego domu aukcyjnego. Mamy tutaj 20 groszy, rocznik 23, MS65. Cena startowa było to 100 zł. Ja za tą monetę zapłaciłem 360. Moneta prezentuje się w ten sposób. Śliczny egzemplarz. Także MS65. Moi drodzy, tutaj przed Wami leży kubka monet. Mamy tutaj także z rzeszowskiego domu aukcyjnego 32 egzemplarze 10-groszówki z 23. Cena wywoławcza było to 50 zł. A ja, moi drodzy, zapłaciłem za te monety 168. Po co je kupiłem? Przede wszystkim dla jednego z typów, bo są dwa. Tak zwana moneta z dużym awersem i z małym awersem. Dla przykładu Wam pokażę tutaj, o co chodzi. Czekajcie, wybiorę sobie tutaj stąd. Jak widzicie, napis otokowy tu jest bliżej obrzeża. Na pierwszym kadrze jest nieco dalej. Za niedługo będę omawiał 10-groszówki, także, moi drodzy, pokażę dokładnie, o co chodzi. Dlaczego mam odłożonych tu 6 monet? A z tego powodu, że są tu też destrukty. Także no, ciekawostka. Są tutaj zdwojenia. Oczywiście później to na filmie o 10-groszówce pokażę. Zabiorę sobie paletę i przejdziemy teraz do następnych monet. Mam tu też przygotowaną ściągę, co za ile kupiłem. No i teraz przejdziemy sobie do następnego zakupu. I mamy, moi drodzy, jak widzicie, 5 zł żaglowiec. Świeża odbitka stempla. Cena wywoławcza było to 600 zł. I moi drodzy, ja zapłaciłem za tę monetę 1500 zł. Ładna moneta. Najbardziej tutaj sprzedającemu chodziło chyba o awers, bo naprawdę awers jest super. Prawie wygląda jak proof-like. Prawie. Proszę pamiętać, prawie robi dużą różnicę. Także to jest 1500 zł. Następnie mamy 5 zł z rybakiem. MS, a nie, przepraszam, nie ta moneta, MS, już spoiler poszedł, 5 zł
z Rybakiem, 59 rok, NGC MS65, cena wywoławcza 150 zł. Ja tą monetę wygrałem za 840. Jeszcze monetę pokażę. MS65. Naprawdę bardzo ładna piątka. 59 roku. Nie wiem, jak będzie mnie słychać. Tak jak już mówiłem w tej pierwszej części tego filmu, używam nowego mikrofonu bezprzewodowego, także w razie jakichś zakłóceń, moi drodzy, będę starał się jakoś to ustawiać, naprawiać. Nie wiem dokładnie, jak aktualnie się ten dźwięk nagrywa. Także tu mamy MS65, ryba 59 rok. Teraz przejdziemy sobie do 2 złotówki. 2 złote z 59 roku. Jak wszyscy wiedzą, jest to najrzadsza pozycja, jeśli chodzi o dwójki PRL-u. Cena startowa. Widzicie, mam problem z telefonem. Nie mogę w tych rękawiczkach na nim klikać. Także oczekajcie chwilę, bo mi zaraz coś strzeli. No kurde, czekajcie chwilę. No nie mogę włączyć. No jest, dobra. A więc, jak już mówiłem, 600 zł. Cena końcowa z opłatą aukcyjną jest to 2190. Teraz muszę przejść do następnego domu aukcyjnego. To był, te 3 monety kupiłem na aukcji gabinet numizmatyczny Krzysztof Jerzykowski. Szybka wysyłka. Okay. Teraz przejdziemy sobie do Numiz Marketu. I oczywiście zaś nie mogę włączyć. Moi drodzy, tutaj mamy 2 grosze z 33 roku MS65RB. Bardzo ładny egzemplarz. Brązowy odcień robi tutaj ten rewers. Rewers naprawdę jest przyzwoity, praktycznie w kolorze czerwonym. No i moi drodzy, cena wywoławcza za tą dwugroszówkę było to 100 zł, a za monetę zapłaciłem 1860. Jak widzicie, ponownie na tapecie pojawił się rybak. Cena wywoławcza za tą monetę było to 100 zł. Ja za nią zapłaciłem z opłatami aukcyjnymi 990 zł. Naprawdę ten jeszcze lepszy niż poprzedni. Nota wyżej. Naprawdę super. Ok. Teraz muszę przejść, moi drodzy, do strony Michała Niemczyka, czyli aukcja monet. Już sobie tutaj wpisuję. Nie wiem, czemu mnie wylogowało, ale już jest. Dobra. Pierwsza z monet jest to, moi drodzy, oj, w ten sposób. Jest to 2 zł z 34 roku. Jak widzicie, aukcja 46. Cena wywoławcza za tą monetę 90 zł. A ja za nią zapłaciłem 980. Stan zachowania wedle Michała Niemczyka jest to
minus 1. Także 980 zł za tą dwójkę. I gwóźdź w program. Mamy karteczkę od Michała z aukcji. Mamy tutaj aukcję hotelową, aukcja 45 premium. Nike z 31 roku, 5 zł oczywiście. Stan zachowania AU58. Moneta jest w stawie NGC. Cena wywoławcza 4000. Moi drodzy, a ja za tą monetę zapłaciłem równe 15 000 z opłatami aukcyjnymi. Także no troszkę pieniędzy za to zapłaciłem. Także jak widzicie, 31 rok, 5 zł, AU58. W gorszym stanie, bardziej porysowana moneta luzem, mimo że przez Michała wystawiona o 2000 drożej, bo za 6000 była cena startowa. Moneta sprzedała się za 20 500 zł, co dla mnie było totalnym absurdem, kupować tamtą monetę. Wolałem tą w slabie i naprawdę to zdecydowanie lepiej wygląda. Także moi drodzy, to była ostatnia z monet zakupionych w tym roku. I obliczając wszystkie moje zakupy za miesiąc wrzesień, wychodzi 27 ponad tysięcy złotych. Sorry, że tak dziwnie mówię, ale naprawdę jestem przestraszony tym nowym mikrofonem. Nie chcę za głośno mówić, nie wiem w ogóle jak to się nagra. Także jest to test bojowy dla tego mikrofonu i dla mnie. Dobra, moi drodzy, zapraszam oczywiście do subskrybowania mojego kanału. Zapraszam jak najbardziej osoby, które oglądają, a nie subskrybują. Jest was bardzo, bardzo dużo. Także to nic nie kosztuje. Mi pomoże wasza subskrypcja, wasze komentarze i łapkowanie w górę czy w dół. Oczywiście na koniec chciałem podziękować również moim obecnym subskrybentom za komentarze, za lajki, dyslajki. Dziękuję bardzo serdecznie moim wspierającym mój kanał na YouTube oraz dziękuję moim patronom na Patronite. Także jest to na tyle. Dziękuję. Do usłyszenia. Cześć.